No witajcie moi drodzy w nowym tygodniu, w poniedziałek, mamy dzisiaj 23, o ile się nie mylę. Pogoda piękna, ale bardzo zimno jest u nas. No, co jakiś czas takie silniejsze powiewy wiatru są, ale jest zimno, tak. No, ale pięknie i to ta pogoda tak kusi, żeby iść, ale jak się wyjdzie na balkon, to już troszeczkę czuć chłód. Ale my jednak chyba pojedziemy na chwilę na działkę, samochodem sobie pojedziemy po śniadaniu. Podjedziemy, może weźmiemy nawet psa, Kropkę, żeby sobie ciepło ją ubierzemy. My się też ciepło ubierzemy, bo na działce nic nie będziemy robić, tylko tak, żeby zobaczyć co i jak, przewietrzyć się, dotlenić. Muszę sobie wziąć parę kawałków bambusa, bo mi będą potrzebne. Tutaj Wam potem pokażę do czego. O, znowu się zrywa wiatr silniejszy. Przejdziemy się, zobaczymy, może się troszeczkę w pole się przejdziemy, żeby się to trochę dotlenić i potem do domu, żeby tu coś robić. Nie wiem, czy się dzisiaj wezmę za organizację łazienki, bo mi się tam troszkę bałagan w kosmetykach porobił. Zobaczymy. No. Po południu to się na pewno znowu wieczorem przyjdę, żeby się z Wami pogadać, bo to taka mi się fajnie z kuchni gada. Bo normalnie tu w dużym pokoju, ale jak nikogo nie ma w domu, a jak są wszyscy domownicy, to się tak gorzej u mnie rozmawia. Dziękuję za komentarze Anulex, Danucie, Urszuli i wszystkim, którzy mi tam fajne komentarze zostawiacie, bo tylko fajne zostawiacie. Dziękuję Wam ślicznie. I proszę o jeszcze. Witam wszystkich nowych subskrybentów, czy tam w ogóle widzów. No i zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej. No, to na razie. No, chciałam pokazać, co dzisiaj zrobiłam w łazience. Wprawdzie spektakularny, tutaj nie jest tak wielce, znaczy jest zrobiona, tylko że nie wygląda, bo nie mam szafek tutaj i wszystko muszę mieć poukładane w tym. No, to zawsze miałam tak ułożone tutaj, to pudełko też tu, ale tutaj mi za dużo miejsca zajmowało. Zrobiłam tu porządek w środku, to zawsze co inne Wam pokazuję niż mówię. No i ten koszyczek stwierdziłam, że sobie włożę tu, żeby nie przeszkadzał na co dzień. Tu mam różne tam kremiki do rąk, maseczki, tu olejki, tu są takie różne rzeczy do twarzy, jak robię krem. Większość z tego. Tam mam też olejki. No ale to Wam nie będę pokazywała dokładnie, co tam mam. W każdym razie zrobiłam tutaj porządek, bo to była moja zmora, bo tutaj okropnie już. Masę rzeczy wyrzuciłam. Tutaj mam ocet jabłkowy, tonik z octu jabłkowego. Tu jest taka resztka tego balsamu, więc stoi to do góry nogami, żeby w pierwszej kolejności to zużyć, bo już jest w użyciu ten drugi. No ale żeby nie były dwie końcówki, najpierw to trzeba zużyć do końca, potem tamto. Takie podręczne, ja sobie wszystko do pudełek powkładałam, bo mnie to wkurza, mi to wszystko tak leży. No. Tu mam kremik, co sobie sama zrobiłam. Co robię sobie cały czas, na bieżąco. Tak. No i tam też już na tym jest porządek, bo tam miałam też masakrycznie pełno różnych rzeczy, pustych i tak dalej. I to tak wygląda. Nie jest to wzór łazienki, jaki powinien być, ale niestety ja wynajmuję mieszkanie i nie mam tutaj tych szafek. Nawet jakbyśmy sobie kupili szafki, to troszkę się boimy wiercić, bo tu jest kafle, są aż do góry, to się troszkę boimy wiercić w tych kaflach. Tu środki czystości i płyn do płukania. Tu mam kosz, ręczniki dodatkowe, takie papier oczywiście i proszki, nie? No. Tutaj oczywiście mam podgrzewany papier toaletowy. Moja mama się zawsze śmiała, że mam że u mnie to jest papier toaletowy podgrzewany. No i kubełek na śmieci, szczotki, ręczniki i to wszystko. Tak wygląda moja posprzątana łazienka.
Nie chcielibyście jej widzieć wcześniej. No i tam. Dzisiaj poniedziałek. Jest już popołudnie. Zachciało nam się coś słodkiego. Więc stwierdziłam, że zrobię grysik. Kaszę mannę. No tylko, że ja to nie robię tak jak normalnie każdy robi na mleku. Ja gotuję ją na wodzie. A potem dodaję mleka na koniec. Żeby to nie było takie za mleczne, nie? Tylko, że teraz sobie tutaj nalałam cały litr wody i mi się przypomniało, że przecież mleko też będzie potrzebne. Więc tutaj odleję tego mleka i znowu jak zwykle będę robiła na oko. No. To na razie, potem Wam pokażę jak to robię. Na razie składniki to mam taką kaszę, mannę, mleko jeszcze sobie muszę przynieść. Mam akurat 3,8 chyba tam jest. Bo takie dostałam ostatnio w Lidlu, bo było w promocji, to wziąłam parę, to akurat do rozcieńczenia będzie dobre, nie? No, no garnek i woda. I za chwilę Wam pokażę, jak to będę robiła dalej. No, tutaj wlałam około pół litra wody tylko. Tu mam to mleko. Junior, no ale do rozcieńczenia będzie dobre. Wleję sobie do garnuszka. Na opakowaniu pisze, że na 200 ml jest 2 łyżki kaszy. Nie będę miała około litra, to bym musiała z 10 łyżek tej kaszy dać. Ja zawsze mam problem, żeby nie mieć, bo nie lubię za rzadkiego, ale też za gęstego też nie lubię. Ale zobaczymy. No. To jak będę to potem robiła dalej, to Wam pokażę. Woda się zaraz będzie gotowała. Tu już mamy mleko z tą kaszą manną. Potem dałam troszeczkę mniej tego mleka, potem zobaczymy. Najwyżej zawsze dolać można, jakby było za gęste. No ale tu mamy już miseczki przygotowane. A tu mamy jagódki. Albo będą... Kto będzie chciał, to z tymi jagódkami, a może z dżemem, nie wiem. Może Wiki tylko z cynamonem będzie chciała, no zobaczymy, z czym to zrobimy. No zaraz będę to wlewać i potem będę gotować i Wam pokażę już jak w miseczkach będzie. O, jajku. No i wiadomo, teraz przez jakiś czas trzeba będzie mieszać cały czas, aż to będzie dobre. No i deserek jest. Właściwie to już będzie bardziej kolacja niż deserek. No ale będzie co zjeść. No to na razie kończę, potem za chwilę się z Wami znowu połączę. No, witam Was. Mamy poniedziałkowy wieczór. Już troszkę późno się zrobiło. No ale tak mi jakoś wyszło w ciągu dnia, że nie miałam kiedy nagrywać. Widzieliście, wysprzątałam tą łazienkę. Wszystko robiłam woda, z tym moją miksturą. Woda z octem, płynem do naczyń i kropelkami olejku. Już Wam kiedyś pokazywałam, nie? Z tym razem, ale tam jest większość octu, a mniej wody. No, że takie było mocniejsze, nie? Także łazienkę mam już zrobioną. Ściany też tam już umyłam. Tam właściwie, no, troszkę więcej roboty niż normalnie, niż raz w tygodniu tam się robi, bo tam musiałam pouporządkowywać sobie w tych pudełkach. A to wygląda masakrycznie, no ale gdzieś to muszę trzymać i tam mieć to pod ręką, nie? Gdybym miała szafki, wszystko byłoby pochowane, nie byłoby tego tak widać, no ale jak na razie nie ma tych szafek i nie wiem, czy kiedyś tu w ogóle będą szafki. Ale co się tam będziemy przejmować szafkami? Miałam iść na działkę i nie poszłam na tą, znaczy iść i jechać mieliśmy, żeby się troszeczkę dotlenić i ten, ale zabrałam się za obcinanie kropki, nawet jej teraz tu nie ma, więc nie chcę się ani pochwalić. Obcięłam
kropce włoskie, zwłaszcza na główce i tak na całym ciałku, ale to tak na ciałku to tak trochę tylko jej podcięłam te włoski, bo jeszcze jest zimno, żeby jej za zimno nie było, a na główce to już jej bardzo do oczku wchodziły i potem jej te oczka łzawią i ten to jej obcięłam i zrobiłam jej taką krótką fryzurkę. No i akurat teraz nie ma, chyba śpi. Trochę się wymęczyła, bo kłaczek jej wszedł i ją bardzo długo męczyło nią i prychała, kichała i co bądź męczyła się. No ale przeszło jej to w każdym razie. No potem była zaraz po obcinaniu kąpiel, a ona nie lubi się kąpać, co mi dała znać. No potem jeszcze wiadomo, suszenie, suszarką też nie lubi. Także przeżyć miała dzisiaj dość sporo, także już teraz dzisiaj do mnie chyba nie przyjdzie. No. No i oczywiście najpierw psa obcięła, a potem męża, nie? No bo mąż się wreszcie doczekał obcinania, bo zawsze jest tak, że jak ja idę do fryzjera, to dopiero wtedy obcinam męża. Prędzej, on nie może być prędzej obcięty niż ja. No ale ja go zawsze obcinam. Teraz już nie ma takiego problemu, bo teraz to on chce już mieć jak najkrócej te włosy, nie trzeba jakieś wielce fryzury robić, tylko maszynką tak dosyć poobcinać, nie? Skrócić wszystko na równo. No. No ale męża głowy tutaj nie będę targała, żeby wam pokazać. Ale ty gabyś głupio gadasz. No. I to tak. Nastawiłam sobie dzisiaj żur. Ja tak patrzę, bo tam jest okno i tam mam ten żur postawiony na tym piecu. Nastawiłam sobie już zakwas na żur. Znaczy z tego zakwasu żurkowego odjęłam połowę. Do tego dodałam jeszcze troszkę mąki, wody, czosnku. No i to stoi. Nie wiem, czy do jutra się zrobi, czy nie. Jakby się zrobiło do jutra, to bym miała jutro obiad. A jak nie, no to na następny dzień. Przy okazji do tego kwasu chlebowego też dodałam mąki i wody. Niech się robi, niech jest więcej, bo zawsze to albo z tego na chleb wezmę, ubiorę, albo wezmę na żur. No, jeszcze jest troszkę do świąt, to tego żuru można jeszcze co jakiś czas sobie robić, nie? No. Tamte pomidorki i to troszeczkę podrosło, ale teraz wam nie będę pokazywała, bo tam jednak ciemno przy oknie, to jutro jak będzie jasno w ciągu dnia, to wam pokażę, jak do jutra znowu więcej urośnie. No. I co jeszcze miałam powiedzieć? Na tą działkę chciałam jechać po bambusa, to wam za chwilę może jeszcze pokażę ten kwiatek, co ja tam zrobiłam, bo ja mam w takim dużym wiaderku właściwie, z piwnicy przyniosłam ten begonię taką dużą, bo tu mam w doniczce taką tą malutką begonię, pachnącą, co wam mówiłam. A ta ma taką tą dużą, co ona normalnie jak urośnie, to ona jest tak od ziemi taka duża, ta begonia, nie? I żółte kwiaty ma. No i to ona już mi w piwnicy zaczęła, bo ją przechowuję zawsze w piwnicy i zaczęła już wybijać pędy, już miała takie pędy, jak ją brałam. Ale takie, no takie blade, białe i ten. No i wzięłam ją i najpierw ją dałam w dużym pokoju, ale tą ścianę naprzeciw okna, to jest daleko od okna jednak, nie? Żeby tak nagle te słońce na nią nie ten, żeby nie dostała jakiegoś szoku, no bo była w piwnicy w pociemku, a teraz tam. No ale teraz zauważyłam, że ona coś za bardzo mi wybiega i się tak ciągnie do, przegina się do okna. No to przestawiłam ją bliżej drzwi balkonowych, tak za drzwi balkonowe, że jak się wychodzi, to ona jest za drzwiami zawsze, nie? No. No ale te pędy się zrobiły takie, że się zaczęły kłaść, no i chciałam tego bambusa, żeby takie podpórki zrobić i na razie tam dałam w trzech miejscach i nie miałam z ogródka, tylko miałam, bambus mi służył do przesuwania firan, bo on taki, taka tyczka ten, no i wzięłam to, pocięłam na trzy części, powkładałam, sznurki wam potem pokażę, tak żeby to jednak się trzymało tak do góry, a nie kładło mi się, bo bym się połamał ten kwiat. No i po to chciałam też między innymi jechać na działkę, no chciałam tam te kluski im zawieźć, ale z tym obcinaniem to tak trochę zeszło i potem jeszcze była pełnia słońca i w ogóle, ale już nam się nie chciało, żeśmy obiad zrobili, zjedliśmy ten obiad i potem stwierdziłam, że jest zimno, to nigdzie nie jadę.
Nie wiem, jak jutro będzie, też pewnie będzie chłodno bardzo, no ale zobaczymy. Może jutro skoczę na tą działkę. No. I to tak, na obiad mieliśmy spaghetti, było dobre, z sosem, i bo tam jeszcze miałam sos mięsny z wczoraj i tam jeden kawałek mięska był. Teraz ja to podzieliłam, tak pociachałam, na tym sosie mięsnym zrobiłam ten przecier pomidorowy i no taki jakby bolognese, znaczy nie bolognese, tylko taki do spaghetti sos robiłam, o. Z tymi przyprawami, co do włoskich przypraw, także smaczne to było. Ale nie wyglądało ładnie. Chciałam to sfilmować, ale sobie myślę, a to wygląda jak taka kupa. Więc tylko nie filmowałam. I sera natarłam dużo żółtego, bo my lubimy z żółtym serem tartym. Także i najedliśmy się i dobre to było, no ale nie sfilmowałam tego. Śniadanie wam dzisiaj też nie sfilmowałam, bo tak wyszło, żeśmy w ogóle nie jedli śniadanie. Przez to mieliśmy obiad bardzo wcześnie. No bo śniadanie jakoś tak... Rano mieliśmy jeszcze resztę ciasta po kawy. Nawet owsianki dzisiaj nie jadłam. Tylko tą drożdżówkę do kawy mieliśmy. Potem się wzięłam za robotę. No i potem już mówię, no już nie ma co w pół do drugiej się zabierać za śniadanie drugie, nie? To od razu zrobiliśmy obiad. No i to tak nam zszedł dzień. Sobie pomyślałam, no dobra, jak już nie jadę na tą działkę zobaczyć i ten, to przynajmniej coś trzeba w tym domu zrobić, nie? No to w tej łazience tam zrobiłam, także łazienkę mam już zrobioną. Jutro pomyślę, co dalej robić. Tak powoli, powoli się zrobi wszystko. Wypędzi się te złe moce z domu na wiosnę. A jeszcze tam ostatnio, jak wam opowiadałam o tym... czy ja to opowiadałam? O marzannie. To też właśnie w tym czasie, co z marzanną chodzili, to chodzili też z moikiem. Ale to też inaczej nazywali. Moik albo latko, gaik, zielony. Nawet była taka piosenka, coś mnie tutaj swędzi, przepraszam, ale kurwa to. Była taka piosenka, jak do szkoły chodziłam, gaiku zielony, pięknie ustrojony, ale nie zaśpiewałam wam tego, bo jak ja bym zaśpiewała, to już by nikt więcej nie wszedł na mój kanał. Bo ja tak pięknie śpiewam. No. A ten gaik zielony, to jest... Przeważnie u nas to była choinka, znaczy choinka, kawałek gałęzi, gałązka jakaś sosny albo... Przeważnie sosny. To chodziło o to, żeby to było zielone, nie? A na wiosnę tak... Wczesną wiosną to jeszcze nie ma nic zielonego, to tylko te iglaste. No to z tą sosną, gałązką z sosny chodzili, ustroili ją wstążkami różnokolorowymi. No i tak chodzili po wsi i śpiewali różne piosenki, tak od domu do domu. Takie jakby kolędowanie, takie jak w zimę chodzili, nie? Z niedźwiedziem czy coś, no to z tym gaikiem chodzili i jeszcze na dodatek u nas na Śląsku to mieli przeważnie z kurem chodzili. To na patyku tam taki jakby kogut, nie? Kur albo kokosza mówili na to. No bo w innych regionach Polski były inne, niekoniecznie kur. Niekoniecznie ta kura, było coś innego mieli, ale tu u nas na Śląsku to kokosza właściwie była. No. Ale to prawdopodobnie było od tego, że trzy razy kur zapiał i Piotr zdradził Jezusa, nie? Odwrócił się od niego. No. Zaparł się Jezusa, tak. Bo nie umiałam teraz znaleźć słowa. Jak potem nie umiałam znaleźć słowa, to takie rzeczy wymyślam, że szkoda słów. No. I to tak z tym maikiem było. To mnie tak jeszcze cały czas korciło, bo jak tak czytałam o tym gaiku zielonym, no to różnie chodzili. Dlatego też, że te często święta są bardzo blisko pierwszego dnia wiosny. I to tak jedni chodzili na pierwszy dzień wiosny, inni dopiero na święta wielkanocne chodzili z tym gaikiem, z tym.
No ale przede wszystkim na pierwszy dzień wiosny. Nie? No i to już mamy załatwione z tym gaikiem. No, następne będzie na tapecie palma. Też mam ciekawe opowieści, znaczy opowieści. No, jakie tam tradycje, z czego palmę się przeważnie robiło, zwłaszcza tu u nas, bo u nas też do kościoła chodzą z palmami takimi, z tych sztucznych, niesztucznych, z tych suchych kwiatów, traw. Ale to dzisiaj nie będę opowiadała, bo już się zapędziłam, już bym to gadała, nie? Ale to będzie jutro. Jutro coś porobimy. Nie wiem, czy się w kuchni zabiorę, czy gdzie. I wam opowiadam o palmach. O palmie wielkanocnej. No. I tak. Dzwonił dzisiaj do mnie brat. Brata mam w Niemczech. Pojechał tam do pracy. No i teraz jest stres, no bo tam co chwilę coś zamykają, nie? Na razie tam, gdzie jest, na razie jest praca. Miejmy nadzieję, że będzie cały czas. No bo to taka niezbyt ciekawa sytuacja, no bo to co? Przyjedzie do Polski, to od razu na kwarantannę. A potem wiadomo jak z pracą tutaj, nie? Też nie bardzo jest teraz. Ale gorzej, znaczy gorzej, właściwie tu nie ma gorzej, bo tam mam też rodzinę, kuzynów dwóch, ciocię i wujka. No i kuzyni są już też w moim wieku, nie? Jeden jest w moim wieku, drugi jest chyba 10 lat młodszy. Niecałe 10. Oni tam są dobrze już ustawieni, ale oni bardziej panikują niż ten mój brat. No. Jeden pracuje w tym, w fabryce nie wiem, czy Opla, czy jakiegoś innego samochodu. Mniejsza z tym. Ponoć wszystkie te fabryki tam pozamykali, no i on teraz jest na 3 miesiące na takim jakby urlopie, no i już panikują, że co oni zrobią, nie? Tyle, że oni tam mają lepszą ochronę niż u nas jest pracowniczą, no ale panikują bardziej niż u nas. U nas nie ma co panikować, tylko trzeba to jakoś przeżyć. No ale oni mają dużo, dużo do stracenia, nie? Bo jednak więcej zarabiają niż u nas. Poza tym pytanie, czy po tym wszystkim, jak to się wszystko uspokoi, czy komuś przyjdzie do głowy, znacie do głowy, ktoś będzie chciał samochody kupować? Jak będzie taki kryzys, już mówią, że będzie ogólnoświatowy kryzys, nie? Jeśli chodzi o gospodarkę, no zobaczymy. Ale nie będziemy sobie tym zaprzątać głowy, no bo tak na to się nie ma wpływu, nie? Dlatego to co jakiś czas wam dam jakąś ciekawostkę, co tam usłyszę, mówię, ale też nie tak, żeby ludzi stresować. Nie oglądam statystyk, ile u nas, jak wzrosło zachorowanie. Ważne, żeby nie wychodzić. My nie wychodzimy, ja nikomu nie robię zakupów z sąsiadów, bo my też jesteśmy już, może nie aż w takim wieku, ale mam już troszeczkę takich chorób, że moglibyśmy ciężko przechodzić, jakbyśmy się zarazili. Zwłaszcza z sercem, astmą. Także to by było ciężko. Dlatego nie wychodzę nigdzie. Wiem, że tu sąsiedzi, są starsi sąsiedzi, ale mają rodzinę na miejscu, także pewnie rodziny im robią zakupy. Tym starszym paniom. No. Jakby moja mama żyła, no to ja bym musiała jej robić zakupy, no bo ktoś by musiał, nie? No ale już jej nie ma 2 lata, jest już szczęśliwa. Nic ją nie boli i tylko patrzę z góry, jak to u nas jest. Może nie z góry, ja nie wiadomo, bo tak mówią, że w niebie. Nie, to, niebo to takie jest, tylko tak się mówi, że w niebie. No ale w każdym razie już nie cierpi. I na pewno wszystko wie, co się tu dzieje i nam kibicuje, żeby tylko było dobrze. I pewnie też i brata tam wspomoże, żeby nie stracił tej roboty tam. No gorzej tylko tym, że tak. Na święta nie przyjedzie, na pewno. No bo jakby przyjechał, to już nie będzie mógł wrócić, nie? A poza tym, jakby przyjechał, to od razu na kwarantannę, no to nie ma sensu.
No i to jak będzie tylko praca aż do końca projektu, to będzie siedział tam aż do końca projektu. Dopiero potem pewnie przyjedzie. No ale jakby była ta praca, to lepiej niech tam jest i niech ma tą pracę. Ważne, że tylko żeby się nie rozchorowali tam. Ale tam też są takie już nawet większe takie, no zaostrzyli tam już, no wiecie co, tą ochronę taką, żeby się nie zarazić późno, bo tam więcej jest przecież zarażonych ludzi. No ale w sklepach mają co metr ma stać w kolejce, nie tylko metr od kasy, ale metr od każdego klienta. Poza tym też wpuszczają mało klientów i każdy musi mieć koszyk, że każdy jedzie z koszykiem, no to już jest ta odległość, nie? I co mi brat mówił, że jak się wyjeżdża z koszykiem ze sklepu, to od razu jest, no, myty, no, to znaczy się dezynfekowany ten wózek, ten koszyk. Za każdym razem i nie ma, jak się wychodzi ze sklepu, jest inaczej jakoś niż jak się wchodzi, no bo jak do Lidla wchodzicie, no to jest tu wejście, tu wyjście, nie? A tam jakoś to teraz jest tak jakoś zrobione, że się ci ludzie nie spotykają, jak wychodzą ci z wchodzącymi. I przepustki mają. Akurat w tym landzie, gdzie mój brat jest, tam są przepustki, żeby wyjść na miasto. No. Ale jakby to miało ich uchronić przed chorobą, to troszkę można przecierpieć, nie? A miałam o tym nie gadać, nie? Miałam nie gadać o wirusach. I o koronach, i o innych tam. Ale to się samo tak. No bo jak mówił, jak dzwonił do mnie, pół godziny rozmawialiśmy, no to tak człowiek z tym żyje, nie? No troszkę się martwiłam, bo długo się nie odzywał, no ale wczoraj się tylko zapytałam, czy jest wszystko ok, to mi napisali, że ok, bo już szli spać, bo było późno. No a dzisiaj to mi zadzwonił. To żeśmy sobie pogadali, no i to tak. No, teraz już jest wieczór, jak widzicie. Ja sobie zaraz zmontuję filmik. Coś mi to, jakbym miała katar mieć, nie wiem. Co to, jakbym miała nosatka mieć. Zmontuję sobie filmik i dzisiaj późno już wstałam. Dzisiaj wstałam, to była 9 godzina, jak nie ja. Właściwie to nawet było po 9. Mi się tak fajnie spało, nikt mnie nie budził. Tylko że dzień jest krótszy potem. Jak Wiki chodziła do szkoły, to przynajmniej się o tej wpół do siódmej, o szóstej wpół do siódmej, góra wpół do siódmej to się wstawało. To ja wstawałam, bo ona już była na nogach, że miała głowę umytą przeważnie. Teraz nie chodzi do szkoły, może do pracy. Nikt rano nie wstaje tak wcześnie, ale to trzeba zmienić. Chciałabym tak wstać najpóźniej o 8, bo to jednak ten dzień jest potem krótki. Wiadomo, że najpierw to jest kawka, internet, sprawdzenie co jest na świecie, co jest na YouTubach, to też się schodzi. No. I taka gadka o niczym dzisiaj, nie? No ale czasami tak musi też być, że jest gadka o niczym. Dobra, będę kończyć, bo nie będę wymyślać wam tutaj niestworzonych rzeczy. A, deserek był bardzo dobry. Już zjedzony. Może gdzieś tam mam z jagód, nie wiem, bo nawet nie patrzałam. No ale bardzo dobre było i już za mną chodził ten grysik od dłuższego czasu. Jeszcze tu jest jeden, bo Wiki nie bardzo chciała. Jeszcze się zapytam, jak zrobiłam, ale jak ona nie będzie chciała, to może matka zje. Dobra, to trzymajcie się tam. Dobra, to trzymajcie się. Dziękuję wam za komentarze śliczne, za to, że oglądacie. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do jutra. Jutro będzie o palmie wielkanocnej. To już będzie troszeczkę ciekawsze i troszeczkę dłuższe. To bajo!